Tak, lecimy dalej ze zwiastunami z Star Wars Celebration z panelu Lucasfilmu i teraz czas przyszedł na Willow. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj... Jak zwykle Natalia. Oraz... Tradycyjnie Radek, który próbuje się obudzić. Jeszcze się nie... Możecie zobaczyć w oddzielnym filmie naszą reakcję na zwiastun Andora, na teaser. A teraz tego się nie spodziewałem akurat, bo to jest Star Wars Celebration, ale tak, dostaliśmy teaser Willow, czyli serialu, który jest kontynuacją, tak mi się wydaje, filmu z 1980... Tak, 88. Tak, dobrze powiedziałem. 1988 roku. Ja zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. Nie oglądałem nigdy Willow, ale mam nadzieję na coś epickiego. Gotowi? Po 34 latach dostaniemy kontynuację tak epickiej historii Willow. Wiemy, jak się zakończyła. W sumie ja jestem ciekawa, jak można to w ogóle kontynuować, więc nie wiem. Wytłumacz nam, Natalia, jak coś. Będziesz nam wyjaśniać, o co w tym chodzi. Dobrze. Gotowi? 3, 2, 1, start. There is a story of a child destined to be an empress and the unlikely hero who would protect her. Classic. There is a balance between all things, light and shadow, good and evil. When that balance is upset, the universe corrects. The world needs you again. Mm-hmm. It needs your magic. Into the unknown. Mm-hmm. That's where we must go. Ten stworek wyglądał fantastycznie! I mamy już datę premiery, 30 listopada, dosyć odległą w sumie, ale na to czekaliśmy, co nie? Wow, ale to super cudnie wygląda. Takie teraz się robi seriale? Na streamingi? Takie teraz się robi seriale? Niesamowite. Ja w ogóle zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy to będzie tak poprowadzone, że ludzie będą musieli obejrzeć sobie film z 88 roku? Czy ja tutaj, z tego co się domyślam, z tego co tutaj widzę, że to będzie historia tej dziewczynki, która została oddana pod adopcję głównym bohaterom jakby na koniec filmu. I Willow teraz będzie musiał ją ochraniać i przeżyje z nią jakąś, będzie jakaś przygoda z nią związana. Mhm. Tak mi to wygląda. Ale wiesz, na pewno warto obejrzeć pierwszy film i będzie, warto. Chodzi o to, że w kontekście tego serialu, myślę, że on może działać trochę jako standalone i trochę według mnie wskazuje na to tytuł serialu, bo to jest, ja myślałem, że zmienią tytuł, szczerze powiedziawszy. Nie zmienili. On się nazywał Willow. Tak samo jak film. To jest dziwne, bo to nie jest reboot. To jest jakby... idziemy dalej. Kontynuacja albo taki... Może to jest jakby reboot, ale nie fabularny, tylko po prostu... Tak. Znaczy, to wygląda mi na dalej po prostu jakby skończyliśmy w jednym miejscu. Powiedzmy, mamy przeskok o kilkanaście lat. Mhm. Tak to wygląda i po kilkunastu latach jest kontynuacja tej historii. Ale jak to wygląda? Boże. Czyli wiesz, ja oglądam ten zwiastun, czyli ten teaser jako osobne dzieło. Ja kompletnie, wiesz, rozumiem historię. To znaczy, na poziomie tego zwiastunu ja rozumiem, o co w tym chodzi. To znaczy, podejrzewam, że mogło coś tam być, ale równie dobrze by mogło nic nie być. Przypuszczam, że to prostu... będzie w taki sposób zrobione, ale... Czyli, że jakaś przygoda nadchodzi. Tak, co chciałem powiedzieć, 49 sekunda, ten stwór, nie wiem, czy to jest CGI, czy to jest, nie wiem, ten CGI. Stwór? Myślę, że go w Loch Ness znaleźli. Obstawiam, że to jest prawdziwy na planie stworzony stworek, bo Lucasfilm ostatnio lubi takie rzeczy. Tak, bo on to jest tak bardzo w stylu takich, tych właśnie filmów fantastycznych. Tak, z końcówki lat 80. Naprawdę,
naprawdę, on jest tak, jakby został wyjęty właśnie z tego jakiegoś 88 roku. Ale to bardzo dobrze mówisz, bo to jest to, co się czuje w tym zwiastunie. On wygląda pięknie, epicko, jest mega zrobione, tak jak są, nie są robione współczesne rzeczy, bo aż miałam wrażenie, że po prostu jest aż nadto. A z drugiej strony tutaj straszliwie czuć ten vibe przygody i filmów przygodowych lat 80. Niekończąca się opowieść, właśnie Willow. Tutaj to trochę właśnie ma ten taki... Mhm. Ten taki vibe. I z drugiej strony mamy taką fantastyczną historię, no wiadomo, jak jest takie wysokie fantazy typu, no nie chcę tutaj rzucać nazwami ani konkretnymi seriami, bo to nie ma tego na celu, ale tutaj są kolory. Wiecie, że to jest mój częsty zarzut co do ogólnie gatunku fantazy, że dużo rzeczy wygląda identycznie. Ale w ogóle jaką tu mamy wspaniałą obsadę? Oczywiście większość w tym zwiastunie w ogóle miga nam na chwilę, ale właśnie tam mamy właśnie tą dziewczynę, co była w Falconie Zimowym Żołnierzu, czy w Hanie Solo. Rzeczywiście, oczywiście gościa, powraca Warwick Davis. Tak, mamy gościa ze Spider-Manów, tego Tony'ego Ravarolliego. Tak, dokładnie. Obsada jest piękna i jak już Disney Plus wystartuje w Polsce, mam nadzieję, że na Disney Plus w Polsce będzie dostępny ten taki 3-minutowy filmik, gdzie Davis Warwick gada właśnie z tymi młodymi aktorami, ponieważ ten filmik jest po prostu fantastyczny, on jest po prostu tak zabawny i mnie tylko on zachęcił do tego serialu. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie, bo to jest piękny zwiastun, piękni aktorzy i w ogóle wszystko jest piękne tutaj. Wbijajcie także na naszego Discorda, żeby tam zostawić swoje oceny na temat tego zwiastuna. Tak, jeszcze na Hypometrze nie ma, ale powinien jakoś w kolejnej kolejności się ukazać, dlatego tam zaglądajcie i zerkajcie. A także wbijajcie na grupę Disney Plus Polska, gdzie wszystko o Disneyu, Star Warsa i w ogóle o wszystkim. Zasubskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, po więcej reakcji i ogólnie innych hype'owych rzeczy popkulturalnych. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.